Poćwiczmy trochę, rozwiązując zadania z Khan Academy na dodawanie, w których trzeba tak przekształcić liczby, żeby otrzymać liczby bardziej okrągłe. Na przykład wielokrotności dziesiątki albo wielokrotności setki. No to po kolei. Mamy 63 dodać 427. Wygląda słabo, wygląda jakby jedynym sposobem na rozwiązanie było dodawanie pisemne. Ale może da się odjąć coś od jednej liczby i dodać do drugiej, tak żeby obydwie liczby były bardziej okrągłe? Od razu widać, że jeżeli odejmiemy trójkę od 63 to będziemy mieli okrągłe 60. I jeżeli dodamy to samo 3 do 427, to otrzymamy równo 430, a 60 dodać 430 jest to wiele prostsze do policzenia. No to zastanówmy się, co tutaj wpisać. Po kolei aż do otrzymania ostatecznego wyniku. 63 dodać 427 równa się 60 dodać 430. Co dodać 427? 60 dodać to coś to musi razem być 63, bo w obu wyrażeniach mamy bez zmian 427. 63 to 60 plus 3, to oczywiste. W następnym kroku tylko zmieniono kolejność. Najpierw 60 dodać 3, a potem dodać 427. To jest to samo, co 60 plus liczba, którą najpierw otrzymujemy przez dodanie trójki 427. Czyli po prostu zabieramy trójkę z liczby 63 i dodajemy ją do liczby 427. A 3 dodać 427 to się równa 430. No i teraz takie zadanie na dodawanie staje się znacznie prostsze. 60 dodać 430 możemy dodać w pamięci. Dodajemy do 436 dziesiątek. Czyli to będzie 490. No i mamy wynik. Zróbmy więcej podobnych przykładów. Chcemy dodać takie dwie liczby. No to zobaczmy, czy da się sprawić, żeby dodawane liczby były bardziej okrągłe. Rozbijamy tutaj 275 na 270 i jeszcze coś. 275 to będzie 270 plus 5. Zauważcie, że pozostała część pozostaje bez zmian. Tu mamy plus 595 i tu też plus 595. Po co nam takie rozbicie? Jeżeli zabierzemy 5 z 275 i dodamy do 595, to 595 zamieni się w równe 600, a to spowoduje uproszczenie obliczeń. No to dokończmy. Tu dodajemy najpierw 275, a dopiero potem 595. Ale możemy zmienić kolejność dodawania i najpierw dodać 5 i 595, a dopiero potem 270. I to się będzie równać 270 dodać 5 plus 595 równa się 600. I to jest przyczyna, dla której zabraliśmy piątkę z 275 i dodaliśmy ją do 595, żeby otrzymać równo 600. Bo teraz możemy obliczyć to w pamięci: 270 dodać 600. Wystarczy, że zwiększymy pozycję setek o 6. To będzie 870. Następny przykład. Wypełni puste pole. 51 dodać 83 to to samo co puste pole dodać 84. 83 zwiększone zostało o 1 i zamieniło się w 84. Zatem musimy równocześnie zmniejszyć o 1 51, czyli to będzie 50 dodać 84. Po co w ogóle wymyślać takie kombinacje? Bo według mnie teraz łatwiej jest podać wynik, bo teraz mamy 8 dziesiątek dodać 4 jedności i dodać jeszcze 5 dziesiątek, a to będzie razem 13 dziesiątek dodać 4 jedności albo inaczej 134. Według mnie tak jest łatwiej. Ale najważniejsze jest, żebyście pamiętali, że jeżeli dodajemy coś do jednej liczby, to musimy Jednocześnie odjąć dokładnie to samo coś od drugiej liczby, bo inaczej zmieni się wartość całego wyrażenia. Zróbmy kolejny przykład. 138 dodać 710 to to samo co puste pole dodać 700. Tu mamy 710, a tutaj zmieniło się w równe 700. Ktoś odjął od tej liczby 10. No to musimy to samo 10 dodać do drugiej liczby, czyli 138 musimy zwiększyć o 10. Czyli to będzie 148. Dlaczego może to być przydatne? Bo 148 dodać 700 można policzyć w pamięci. To będzie 800 dodać 48. A to jest łatwiejsze do policzenia niż działanie, które mieliśmy na początku.